Cześć, witajcie z tej strony. Tomichichichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna i sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Na początku chciałem się troszkę wytłumaczyć, Was przeprosić, bo 15. obiecałem, że 15 lipca już, już wystartuje cyklicznie z plus minus, z wiadomościami. Przedłużył, przedłużył mi się troszkę urlop. Także, generalnie, z, z tego względu, że ja często jestem bardzo często poza domem, to jak miałem jeszcze ten tydzień, tydzień wolny, postanowiłem poświęcić go bardziej rodzinie. Później, miałem w pracy, w pracy troszkę, troszkę problemów. No, ale w końcu jakoś się udało. Także, także już jestem i już od, od tej pory mam nadzieję, że, że wszystko powinno powinno iść tak jak było planowane, czyli, czyli powiedzmy na początku te dwa razy w tygodniu, może trzy, no zobaczymy, zobaczymy jak tutaj to u mnie troszkę z czasem wyjdzie, ale no postaram się, postaram się jak najbardziej, żeby, żeby to szło wszystko tak jak powinno. To żeby już więcej nie przedłużać, zapraszam na plus minus wiadomości. Dzisiaj mamy 24 lipca. Cena Bitcoina 10125 dolarów. Dominacja 64. No, powiedzmy 65%. Także dosyć dosyć spora. Z takich ciekawostek to mamy tak wzrost Bitcoin SV, czyli oszukanego Bitcoina na poziomie 51% i to co nas na pewno cieszy o czym wspomnę później, to wzrost na Lisku 50% w ciągu ostatniego tygodnia. Dzisiaj bardzo duży plus dla e, projektu Lisk, dla naszego narodowego Liska. E, został wydany wreszcie Core 2.0 na Mainnet. Niebawem, czyli jutro e, zostanie wydany e, Alfa SDK, tak więc Lisk cały czas pracuje, cały czas się rozwija. Jeżeli chcecie przeczytać szczegóły, to e, znajdziecie je na medium, na bloku Liska. Link zostawiam wam e, pod filmem, także, także wielkie brawa. W końcu doczekaliśmy się. Mamy bardzo fajne i pozytywne informacje z Iranu. Wcześniej Iran próbował, zastanawiał się nad blokowaniem bitcoina. W tej chwili rząd Iranu doszedł do wniosku, że lepiej będzie zalegalizować kopanie kryptowalut, kryptowaluty ogólnie. Dodam, że w Iranie szacowana kwota kryptowalut, Kwota wydobycia bitcoina to jest 3217 dolarów, także, także dosyć cena jest atrakcyjna. No, rząd bardzo pragmatycznie do tego podszedł. Po prostu będzie, e, będzie korzystał z tego, że, że górnicy e, będą po prostu płacić podatki w Iranie. No i wszyscy na tym zyskają. Bardzo fajne informacje na temat adopcji technologii blockchain. Duże firmy takie jak McDonald's, Nestle i Virgin Media postanowiły skorzystać z tej technologii, wykorzystać ją do kontrolowania łańcucha dostaw oraz do kontrolowania swoich wydatków związanych z reklamami. Jeżeli ten projekt się powiedzie. To prawdopodobnie, e, prawdopodobnie zostanie to rozszerzone dla całej branży medialnej do 2020 roku. Czyli generalnie mają, mają plany, żeby, żeby przez powiedzmy pół roku czy, czy rok to testować, i, no i później będą próbowali to rozszerzać na całą branżę. Pozytywną wiadomością jest również informacja, że BAKT Bakt terminowo uruchomił testy swojej platformy dla klientów instytucjonalnych, także tam wszystko jak na razie poszło, poszło tak jak powinno. No, całe szczęście, bo jakby odwołali, no to, to może całkiem możliwe, żeby, że, że, że cena by nam znowu spadła o 10-15-20% nagle. Znowu by były kłopo kłopoty i problemy. A tak, to wszystko, wszystko poszło ładnie, gładko. Także są w tej chwili w fazie testów. Czekają jeszcze na zatwierdzenie, na pozwolenia od CFTC. Także, także tutaj wszystko wygląda dosyć dobrze. Chociaż, znowu, z drugiej strony, moim zdaniem, cały ten bakt właściwie i te wszystkie kontrakty terminowe, nawet rozliczane w bitcoinach. To też nie do końca też nie do końca jest tak dobrze dla, dla ceny. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że że na kontraktach można grać w dwie strony, tak? Na spadki i na wzrosty. Także jeżeli, jeżeli cena będzie zbyt wysoka, no to zaczną grać na krótkie pozycje, czyli mogą zrzucać cenę. No w tej chwili jest ciężko powiedzieć, tak? Także, ale generalnie no, no co? No wystartował, te testy wystartowały. No i czekamy, teraz pewnie kilka miesięcy minie. Hmm, kilka miesięcy minie, zanim to wszystko przetestują zanim, zanim dostaną e, wszystkie pozwolenia zezwolenia także ogólnie jak na razie informacja jest na plus na minus mamy dzisiaj informację że kolacja z Warrenem Buffettem na którą miał się wybrać Justin Sand, twórca Trona została odwołana ponieważ Justin został oskarżony o Pranie brudnych pieniędzy. Generalnie y, podobno, podobno dostał zakaz wyjazdu z Chin, dopóki sprawa się nie wyjaśni. Także y, tron, oczywiście, od razu spadł mniej więcej o, o 20%. Także dopóki się sytuacja nie wyjaśni, no nie wiadomo jak Warren Buffett na to na to wszystko zareaguje na pewno na pewno jest to niefajne z tego względu, że jeżeli taki człowiek jak Warren Buffett, e, no po prostu, no wiecie o co chodzi, tak? Powie, no przecież sam mówiłem, że sam mówiłem, że te kryptowaluty to jest jedno wielkie oszustwo, także, także generalnie czy to jest przypadek? No nie wiem, czy to jest Taki przypadek, kto wie, mogli, mogli Justina Sana oskarżyć, mogli te, te oskarżenia wysnuć miesiąc temu, a mogli, mogli równie dobrze poczekać, aż, aż będzie po, po tym spotkaniu, tak. Także to jest jakiś taki hmm, według mnie dziwaczny zbieg okoliczności. No w każdym razie na pewno na pewno jest to informacja na minus, która Raczej zaszkodzi kryptowalutom w całym świecie ogólnym poza, poza naszym, także zapisuję to na pewno na minus. Na minus mamy informacje odnośnie Libry. No, niestety, dalej Facebook Libra. Generalnie moim, moim subiektywnym zdaniem, wcale, wcale nam tutaj nie pomaga bo. Oprócz tego, że rządy bardziej zwróciły uwagę na kryptowaluty i, i mogą zacząć je bardziej jeszcze regulować i tłamsić, no to w tej chwili tak. Facebook na przesłuchaniu w kongresie główny zarzut dla Facebooka był taki, że co będzie z prywatnością ludzi, z bezpieczeństwem. No i wychodzi na to, że Facebook. Sam siebie nie potrafi obronić, ponieważ na, na ich portalu pokazały się e, ogłoszenia oszustów, którzy proponują przedsprzedaż Libry. Także pewnie już ludzi naciągnęli. Wiele osób na pewno już dało się na to nabrać. Tutaj y, na stronie Kointelegraf mamy przykładowy, y, przykładową reklamę. I oprócz, oprócz tego, że na Facebooku to jeszcze to było na Instagramie i to nie tylko to, były różne, różne tego typu ogłoszenia. Także korzystając z rozgłosu e, odnośnie Libry, oszuści próbują wyłudzić od nas pieniądze, proponując prze, przed przedsprzedaż Libry. Także jeżeli coś takiego by Wam się trafiło, brońcie Panie Boże, nigdy w życiu. Pamiętajcie, zawsze się zastanawiajcie, jeżeli ktoś chce wam coś taniej sprzedać niż jest normalnie, to coś, coś w tym musi być. Tak? Także, także na pewno jest to informacja na minus, bo znowu zacznie się w mediach, zacznie się nagonka, że znowu oszuści i tak dalej. Także, także to jest straszny minus według mnie. Mamy również negatywne wiadomości z Ameryki była sprawa sądowa. Chodziło o to, że Oszust podmienił kartę SIM do telefonu komórkowego jednego z inwestorów i przez to znaczy dzięki temu, dzięki temu mógł się zalogować, używając 2FA na na, na jego konto i, i ukradł kryptowalutę równowa, równowartości 224 milionów dolarów. Jest to właściwie nie tyle, że, że minus, ale, ale mówię o tym dla Was jako o przestrodze, że i mówiłem, już wspominałem o tym wcześniej w filmach, żeby do 2FA do zabezpieczenia dwuskładnikowego nie wykorzystywać telefonu czyli żeby nie przychodził SMS z kodem tylko, tylko używać programów takich jak Google Authenticator lub, lub podobnych w Polsce też takie rzeczy się zdarzają w Polsce też się takie rzeczy zdarzają czytałem nieraz, raz nie raz o tym słyszałem Mamy, większość z nas na pewno ma do kont bankowych, do przelewów internetowych takie zabezpieczenia i przy kryptowalutach na każdej giełdzie właściwie można, można sobie wybrać, czy to ma być przez SMS-a, czy, czy właśnie, czy przez program, który nam generuje kody, także uważajcie, bo zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w Polsce jest bardzo łatwo zdobyć duplikat czyjejś karty, wystarczy... Albo mieć znajomego w punkcie obsługi klienta, albo mieć lewy dowód tak zwany kolekcjonerski. Co prawda niby one już są teraz zakazane, ale, ale prawdopodobnie bez problemu za, za kilkaset czy, czy tam za kilka tysięcy złotych można taki dowód osobisty sobie pewnie gdzieś tam wyrobić i pójść do salonu, podać się za pana. Kowalskiego, czy Iksińskiego, czy każdego innego, powiedzieć, że się zgubiło telefon i, i dostaje się nową kartę SIM. I jak, jak już mamy dane logowania do, do giełdy, no to już, już można ją wy, można komuś konto wyczyścić, wtedy Złodziej może wyczyścić komuś konto. Także przestrzegam was, jeżeli, jeżeli używacie, jeżeli używacie e, SMS-ów do logowania się na giełdę do przelewów. Zmieńcie to, zmieńcie to. Pamiętajcie, to są wasze pieniądze. Jak stracicie, do kogo będziecie mieli pretensje? No wtedy tylko do samego siebie. Także generalnie, no informacja też na minus, bo u nas, u nas y, sądy jeszcze szybciej, y, jeszcze szybciej orzekają na, y, na rzecz tych dużych firm, dużych korporacji, także w Polsce na pewno nikt nie wygra. Z takim jakimś tam e, operatorem sieci komórkowej. Także, także to, to jest na pewno minus. No i na koniec e, informacja, która mi się bardzo nie spodobała niestety znowu Libra, znowu Facebook. Bundes, e, Bundesbank, czyli Bank Niemiecki, uważa, że rządy powinny przyjąć neutralną postawę w stosunku do Libry generalnie tak. W biuletynie wydanym 22 lipca przez niemiecki bank centralny zostało zasugerowane, że libra powinna zostać wypuszczona na rynek, a nie zakazana. Bundesbank uważa, że aktywa cyfrowe, aktywa cyfrowe, które Facebook chce udostępnić, może mieć potencjalne korzyści dla całej branży finansowej. To znaczy generalnie tak, że Eee, moim zdaniem, z tą librą, no nie wiem, ja, ja to uważam za zło wcielone w ogóle, całą Librę, w ogóle całego Facebooka. To, to że, oni, że oni sprzedają, sprzedają wszędzie na prawo i lewo, wszystkie nasze dane, nasze statystyki. Wszystko, no to to jest, no wiecie, no, no to jest generalnie tak, no to jest moje, moje prywatne zdanie, moje subie, subiektywne odczucia. Ja generalnie z Facebooka korzystam, no bo, bo korzystam, bo są informacje, są wiadomości, tak się też i komunikujemy. Ale generalnie ja, ja staram się swoich prywatnych żadnych rzeczy nie, nie wrzucać. Ale tak, no wracając, wracając do tematu. W, Amery w Ameryce niby nie chcą tego, tej Libry, że to, że tamto, że Facebook ma bardziej nad prywatnością popracować w tym temacie i tak dalej generalnie no ja przygotowałem wam taki kawałeczek materiału zresztą sami zobaczcie, sami ocencie jak ja to widzę gdy e-coin będzie równy dolarowi uwolnimy gospodarkę i złapiemy oddech nie wypuścisz własnej waluty tym zajmuje się rząd federalny Popatrz na mnie. Nie ja stanowię problem, tylko ginąca twarda waluta. Taki mamy świat. Bitcoiny zyskują popularność. Jeśli wygrają, leżymy. W żadnych reguł, wielkie obroczy i kontrolują je chińscy górnicy. Wziąłeś od nich dwa biliony. I wykorzystam przeciwko nim. Z e-coinami to my kontrolujemy księgi i serwery górników. Jesteśmy władzą. Dam Ci wgląd do każdego portfela transakcji pożyczki. I to by było na tyle. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienie, żeby nie ominęły Was najnowsze wiadomości. Trzymajcie się, cześć, hej!